Witam serdecznie, tu Wielki Rabadzi. Chciałem się dzisiaj pochwalić moim drugim letnim domkiem. Tutaj posiadamy napoje, tutaj ściółka do naszego ogródeczka, tutaj sauna, tutaj oczywiście paczki, które dostajemy regularnie z internetu. Tutaj następna sauna, tutaj następna sauna, tutaj mamy, buduje się nowy dom dla mieszkańców, tutaj oczywiście mamy kuchnię, tu już nie będę pokazywał, ale tutaj mamy barek i naszą szufladkę z narzędziami, o tak, tam wszystko. No i co chciałem dzisiaj powiedzieć? Chciałem dzisiaj powiedzieć jedno, że ostatnio stała się rzecz dramatyczna. Mianowicie kamerzysta, który normalnie pracuje dla Lorda Crushfilla, zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie, ukradł mi styla. Po prostu ukradł mi styla. Co ja mam w tej chwili zrobić? Facet je rybę na plaży. Polewa ją ekskluzywnym sosem. No i co w związku z tym? I jeszcze mu smakuje. No. Generalnie nie wiem, czy nie podać go do sądu o to, że ukradł mi styl. To prawda, nie będę nosił worka na głowie, bo nie jestem wstydliwym chłopcem. No ale może kiedyś założę jakiś worek i się zemszczę. Nakręcę jakiś vlog w worku na głowie. Dzień dobry. Jestem Wielki Rabadzi. Tutaj macie klikanie. Klikajcie na subskrypcję. Zbieramy 1,5 miliona łapek w górę. 2 miliony subskrypcji. Pojedziemy do Wenecji. Bo w tej Wenecji to było niezbyt ciekawie. Zresztą w ogóle Włosi są niezbyt ciekawi, nie lubię Włochów. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś mam. Watykan też. Jezus, jak on się mógł podniecać tym czymś, kurde. Nie rozumiem. Tyle złota. Jakiego złota? To wszystko było aluminium. Człowieku, ogarnij się. Kamerzysta. I kamerzysta to wszystko kamerował. No. A ja se muszę radzić sam. I se daję se jeszcze światło włączyłem, no bo przecież twój mózg to narkoman, no nie? I musisz mieć ładnie. No. Dzisiaj akurat mam tłuste włosy, bo będę zapuszczał dredy, a do dredów muszą być tłuste włosy. Myślę, żeby jeszcze jakieś wszy złapać, ale to już by był hardcore. Ja sobie po prostu nazbieram jakichś robaczków, wrzucę na głowę i będzie git. No proszę, jakieś znalezisko. Cóż to mamy? Mamy ekskluzywny odkurzacz. Oczywiście odkurzacz ma w sobie, już nie ma w sobie silnika, już ktoś go wyharatał, no nie? A może ktoś sobie coś z tego fajnego zrobi, nie wiem, jakąś szlifierkę, może to karkę, ho, będzie ekskluzywnie.
Po co chodzić do biker coś tamtego, nie? Jak można sobie zrobić ekskluzywną tokarkę z tak zwanego odkurzacza. A jeszcze chciałem wam pokazać, że Wiesław pracuje. Patrzcie, tu jest wycięta trawa. Tu jest wycięta trawa. Wszędzie oczywiście śmieci nie są pozbierane, no bo po co? A patrzcie, co tu jest. Patrzcie. Tu są same drzewa. Tam jest dróżka koło bloków. Tutaj znowu drzewa, a tam są, kurde, garaże. Tam są garaże. Patrzcie. I w takim miejscu ktoś za pieniądze z budżetu państwa traci, że tak powiem, pieniądze podatnika, a ludzie chodzą po śmietnikach. Patrzcie. Patrzcie, to jest po prostu koszmar. Po prostu koszmar. Nie wiem, co się w tym kraju stało, ale po prostu, no jak to mówią, pracy nie ma, no nie? Pracy nie ma, a Wiesław ma znajomości po urzędach, no bo jego tata pracował w zarządzie jakiejś tam za komuny, no i po prostu Wiesław musi prestiżowo żyć. Patrzcie jeszcze raz. Jaka miejscówka? Jaka miejscówka? Tutaj była wycinana trawa, była zużywana benzyna, było płacone jakiemuś panu, żeby to wyciął. Jeszcze w dodatku piła była pewnie na ten, na benzynę. Czyli oczywiście zadbano o ekologię, no nie? No. Patrzcie, no po prostu mnie to rozwala. Rozwala mnie ten kraj. Tu oczywiście kiedyś były śmietniki, ale tych śmietników oczywiście nie ma, bo pewnie jakiś drugi Wiesław z ojcem Aci Pupu pewnie sobie tutaj będzie budował jakiś przybytek rozkoszy dla tych wszystkich ludzi, którzy siedzą tam na tym parku rozrywki. No. Jedyne, co się nie zmieniło, to gołębie. Gołębie są zawsze tam, gdzie trzeba. No, czyli można powiedzieć tam, gdzie jest jedzenie, a tutaj ktoś wyrywał jedzenie. No. No i to by było na tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Wielki Rabadzi. I zapraszam oczywiście do subskrypcji. Do subskrypcji. Brakuje mi jednej subskrypcji. Do miliona. Więc zapraszam serdecznie do subskrypcji. Do lajkowania moich filmów. Bo też oczywiście mi brakuje jednej do 100 tysięcy. Jak obiecuję, że jak nazbieramy 1000 łapek w górę, to wtedy wymyślę coś niesamowitego. No i tyle. No to na razie, papa. Wszystkim pięknym foczkom, które mnie oglądają, i na razie wszystkim facetom. No, to by było na tyle.